W imieniu pani dyrektor Ireny French serdecznie państwa witam w Muzeum Śląska Cieszyńskiego na promocji książki pana profesora Janusza Spyry Pieniądz w służbie społeczeństwa, Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek i inne polskie instytucje bankowości spółdzielczej na Śląsku Cieszyńskim, 150 lat Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Niestety pani dyrektor nie może dzisiaj z nami być. Ja nazywam się Wojciech Święs, jestem pracownikiem działu fotografii muzeum i autorem tej skromnej wystawki. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach znacznie szerszych obchodów 150-lecia Banku Spółdzielczego w Cieszynie, o których więcej zapewne powie za chwilę pani prezes zarządu banku Alina Rakowska. Później pan profesor Janusz Spyra wprowadzi państwa w tematykę książki. Następnie ja powiem parę słów o tym, co i dlaczego można zobaczyć na wystawie. Ostatnie słowo będzie należało do pani Aliny Rakowskiej, a później będzie już można na spokojnie zapoznać się z wystawą, porozmawiać, czy też ewentualnie nabyć książkę pana profesora. Pozostając z wielką radością, że nasze muzeum może być częścią tych jakże ważnych obchodów 150-lecia Banku Spółdzielczego, banku, z którym wszak nasze muzeum łączą od wielu lat więzi przyjaźni i wzajemnej współpracy, przekazuję już głos pani prezes zarządu banku Alinie Rakowskiej. Witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie chciałabym przywitać osoby, które są związane z bankiem, emerytowanych pracowników, członków rady, aktualnych pracowników, gości samorządowych, członków rady nadzorczej, wszystkich naszych klientów, oczywiście członków banku. Bardzo serdecznie państwa witam na tej uroczystości. Państwo doskonale wiecie, że jesteśmy dumni z naszej organizacji i co ileś lat przypominamy, że działamy tutaj dla ziemi cieszyńskiej. Może krótko przypomnę, że 20 lat temu była zorganizowana wystawa z okazji 130-lecia Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Wystawa, której kuratorem wtedy był autor książki Janusz Spyra, Nie kładź grosza w obce kasy. Zastanawiałam się, w jaki sposób możemy uczcić taką okoliczność, taki jubileusz 150-lecia. Po 10 latach, jak bank miał 140 lat, zapytałam pana Janusza: panie Januszu, na 150-lecie to musimy przygotować coś, żeby opowiedzieć cieszyniakom, że to jest naprawdę ważna instytucja dla ziemi cieszyńskiej. Dobrze by było napisać taką szerszą publikację. Ile czasu pan potrzebuje? Ile lat wcześniej mam się przypomnieć? Pan Janusz pomyślał, powiedział: niech mi pani przypomni 5 lat wcześniej. 5 lat wcześniej przypomniałam i tak od tego czasu, żeśmy od czasu do czasu rozmawiali i pan Janusz napisał ciekawą publikację, o której zaraz państwu opowie. Także panie Januszu, zapraszam. Dziękuję pani Alino. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rzeczywiście trochę już czasu upłynęło od momentu, kiedy jako pracownik jeszcze Muzeum Śląska Cieszyńskiego spotykałem się w tej sali na co dzień z moimi kolegami przede wszystkim, ale także miałem okazję dość często z mieszkańcami Cieszyna spotykać się przy różnych okazjach. Książka, którą dzisiaj chciałem państwu zaprezentować, jest tylko po części moja, bo tak naprawdę jest to książka, która wynikła po pierwsze z inspiracji właśnie pani prezes. Rzeczywiście tak było, że od momentu, kiedy wtedy się
poznaliśmy. Pani prezes sugerowała, żeby z okazji jubileuszu, właśnie bardziej okrągłego, powstała większa publikacja. Ale także z innego jeszcze powodu pani prezes jest współautorem tej książki, ponieważ napisała ostatni rozdział kreślący najnowsze czasy Banku Spółdzielczego, czyli po roku 1989, czyli te czasy, które w większości już miała okazję kierować tą bardzo ważną instytucję. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Jednocześnie od razu chciałem jakby wyjaśnić, że umawialiśmy się tutaj i z panią prezes, i z organizatorami, że moje wystąpienie będzie stosunkowo krótkie, że ma być 15-20 minut, tak, żeby Państwa zaciekawić, a nie zanudzić. Zresztą, czy mi się to uda, to już zobaczymy. Moja kochana żona, która przyjechała ze mną sprawdzić właśnie, czy uda mi się zmieścić w tym czasie, bo ona wie, że mam niestety tendencję do rozwlekania wszystkiego, co mówię. Ale mam nadzieję, że jednak krócej Państwu przybliżę tą publikację niż Historia Banku Spółdzielczego i Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, która jak z daty jubileuszu wynika, rozpoczyna się w roku 1873, ale w rzeczywistości powstawać ta instytucja zaczęła dużo, dużo wcześniej, jako że i wtedy już odpowiadała na bardzo realne zapotrzebowanie miejscowego polskiego społeczeństwa, zwłaszcza z grona mieszkańców wsi. I oczywiście o tym wszystkim Państwo będziecie mogli dokładnie przeczytać w książce. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że i chyba ci, którzy mieli okazję popełnić jakąś publikację, z tym się zgodzą, że tak najczęściej jest z autorami, że autor skończy jakąś pracę, potem już jakiś czas nie chce na to patrzeć i dopiero po jakimś czasie sięga po tą publikację, więc ja także przez 2 miesiące nie brałem tej książki do ręki. Ostatnio sobie zacząłem przypomnieć. Muszę powiedzieć, że przede wszystkim chyba udało mi się zebrać w tej książce mnóstwo stosunkowo nieznanego jeszcze dotąd materiału, czyli różnych informacji dotyczących wcale nie tylko Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek i Banku Spółdzielczego, ale całego naszego regionu ogólnie. Bo tak naprawdę historia towarzystwa jest oczywiście częścią dziejów Śląska Cieszyńskiego i no, że tak powiem, może sam się pochwalę, ale uważam, że główną moją zasługą jako autora jest to, że poruszyłem w niej po raz pierwszy sprawę, która dotąd była co najwyżej wzmiankowana. Natomiast chodzi po prostu o kwestię rozwoju ekonomicznego regionu z nastawieniem oczywiście na finanse. I to nie tylko w tym aspekcie, który dla założycieli Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek był bardzo istotny, czyli ten aspekt narodowy. O tym się oczywiście pamięta, o tym się cały czas przypomina i on rzeczywiście dla założycieli był bardzo istotny. Stworzenie instytucji, która pozwoliłaby rodzącemu się ruchowi narodowemu na Śląsku Cieszyńskim oraz jego społecznej klienteli, czyli przede wszystkim mieszkańcom wsi pod Cieszynem, umożliwić uniezależnienie się od dominujących tutaj na tym terenie, jak wszyscy doskonale wiemy, Niemców czy też Austriaków. I ten aspekt był bardzo istotny aż do upadku monarchii austriackiej w roku 1918. Ale od samego początku założyciele zwracali także aspekt na drugi, zwracali uwagę na drugi bardzo istotny aspekt, aspekt modernizacyjny. Konieczność stworzenia takiej instytucji, która jak najszerszej grupie mieszkańców umożliwiłaby zmianę w podejściu do gospodarowania. Chodzi tutaj o możliwość jakby zakupu maszyn, środków do zmiany sposobu gospodarowania, co było wtedy czymś no, absolutnie niezbędnym w momencie, kiedy w monarchii zaczęto wprowadzać zmiany zarówno polityczne, jak i ekonomiczne po roku 1867. Ale co groziło także między innymi dużym wzrostem i obciążenia podatkowego i zadłużenia gospodarstw rolnych. Ale przede wszystkim chodziło o to, żeby mieszkańcy wsi nauczyli się myśleć w sposób nowoczesny. I taka instytucja finansowa, która za stosunkowo niski procent w
Wtedy na przykład u lichwiarzy można było pożyczkę dostać na 30 albo jeszcze więcej procent w skali roku. Natomiast Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek na początku oferowało 4-5%, no później różnie się ta sytuacja układała w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej państwa. Czyli ten aspekt modernizacyjny, on był dla osób, które stworzyły Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, bardzo istotny. Dlatego książka nosi tytuł Pieniądz w służbie społeczeństwa, choć początkowo zastanawiałem się, czy nie wybrać tytułu Pieniądz w służbie narodu. Oczywiście ten pieniądz zgromadzony przez założycieli służył także narodowi polskiemu w tym czasie, ale po 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość i część przynajmniej Śląska Cieszyńskiego mogła już przynależeć, a ludzie tutejsi działać w swoim własnym państwie, no wtedy oczywiście ten aspekt narodowy był nadal bardzo ważny, ale już nie taki najistotniejszy. Natomiast służba społeczeństwu była ważna zawsze. Była także ważna na przykład w bardzo wielkim stopniu w latach 1918-1920, o których się bardzo dużo pisze, bo to przecież czasy, kiedy toczyła się gra o dalszą przynależność Śląska Cieszyńskiego i przez pierwsze 3 miesiące o najważniejszych sprawach dla mieszkańców decydowała Polska Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego. Wiemy oczywiście, że działacze Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, przede wszystkim Franciszek Michajda i wielu innych należeli do czołowych działaczy także Rady Narodowej, ale już unikało to badaczom, że w rzeczywistości Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek odgrywało wtedy rolę takiego, można powiedzieć, podręcznego banku Rady Narodowej, że poprzez jej konta tego właśnie towarzystwa trafiały tutaj pieniądze z Warszawy umożliwiające działalność Rady Narodowej i odwrotnie też podatki lub różne datki na cele narodowe z regionu trafiały do Warszawy. Ale także w następnych latach, kiedy już ostatecznie zdecydowano, że tylko część Śląska Cieszyńskiego będzie należeć do Polski, ta wschodnia, mniej rozwinięta, towarzystwo odgrywało bardzo istotną rolę, bo umożliwiało właśnie stworzenie tutaj podstaw nowego polskiego, na przykład przemysłu, w każdym razie świata biznesu. Oczywiście w tym sensie także historia towarzystwa jest częścią całego regionu, że towarzystwo, które powstało jako instytucja gromadząca środki od swoich członków i gwarantująca operacje finansowe tak zwaną wspólną poręką, czyli wszyscy członkowie wspólnie gwarantowali te środki, a to co za tym idzie, była to jedna instytucja, której nie dało się po 1920 roku od razu podzielić i trwało jeszcze kilka lat, zanim w 1926 roku część towarzystwa większa, skupiająca 6 filii, musiała utworzyć odrębne Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Czechosłowacji. Dodajmy zresztą, że funkcjonowało bardzo dobrze, nawet chyba lepiej niż ta polska część, aż do roku 1939, czego najlepszym przykładem imponujący dom reprezentacyjny, jaki udało się właśnie towarzystwu wznieść naprzeciwko dworca kolejowego w czeskim Cieszynie. Jak Państwo wiecie, to jest budynek dzisiejszego hotelu Piast. Natomiast równie ważna była rola działaczy i rola samego towarzystwa po 1945 roku, kiedy najpierw udało się po okupacji, kiedy hitlerowcy praktycznie rozgrabili wszystko, co się dało, przede wszystkim majątek właśnie tej bogatszej części, tej, która działała wcześniej w Czechosłowacji. Natomiast działacze, którzy przeżyli wojnę, przede wszystkim przedwojenny dyrektor Jerzy Kubisz, na nowo właściwie rozpoczęli po raz kolejny zresztą, bo wcześniej też się zdarzały różne kryzysy, na przykład wielka hiperinflacja w Polsce i wielki kryzys. Teraz na nowo rozpoczęli i udało im się reaktywować towarzystwo, aczkolwiek później, kiedy rozpoczęły się, jak wiemy, kolejne komunistyczne reformy bankowości, stopniowo
towarzystwo zostało sprowadzone do rangi tylko takiego najniższego trybika w finansowej machinie do dystrybucji pieniędzy dla mieszkańców. Ale mimo tego, nawet w tych właśnie najgorszych czasach komunistycznych, działacze towarzystwa zachowywali, czy starali się zachować maksimum niezależności. Musieli na przykład w latach 50. zmienić nazwę i ostatecznie po różnych zmianach zdecydowano się na nazwę Bank Spółdzielczy w Cieszynie, ale wcześniej udało się na kilka lat przywrócić jeszcze przedwojenną nazwę Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek. I o tym wszystkim możecie Państwo bardziej szczegółowo przeczytać w mojej książce. Jak powiedziałem, udało mi się zebrać i zaprezentować bardzo dużo materiału. Jest to zresztą także efekt naszej wcześniejszej współpracy z panią prezes i z Bankiem Spółdzielczym, bo jeszcze jako pracownik muzeum uporządkowałem archiwum Banku Spółdzielczego. No i dzięki temu dzisiaj historycy tacy jak ja mogą korzystać z tych właściwie dotąd nieznanych źródeł informacji, a Bank Spółdzielczy przez te wszystkie lata bardzo, bardzo pieczołowicie o te materiały zadbał, materiały swoje i materiały wszystkich innych instytucji, które w międzyczasie współpracowały z towarzystwem, a potem z Bankiem Spółdzielczym. I jedną tylko taką instytucję wymienię ze względu na jej ogromne znaczenie. Chodzi mianowicie o Związek Spółek Rolniczych w Cieszynie. To była instytucja, która gromadziła wszystkie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe typu Raiffeisena, czyli te, które w Polsce zwane są najczęściej kasami Stefczyka, ale zaczęły na tym terenie powstawać w ostatniej dekadzie XIX wieku. Praktycznie powstawały w każdej wsi i to, co bardzo ważne, tworzone były przez samych mieszkańców, samych chłopów. Oni nie tylko wkładali do tych kas pieniądze, ale także operowali tymi pieniędzmi i przez to właśnie najbardziej może uczyli się racjonalnego gospodarowania, operowania finansami, planowania, wydatkowania i tak dalej. Ostatecznie w roku 1909 powstała właśnie taka instytucja grupująca wszystkie polskie kasy, bo oprócz tego były niemieckie, były czeskie. No i udział Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w tym związku także był bardzo istotny, a ostatecznie po II wojnie światowej w roku 1947 doszło do fuzji obydwu tych instytucji. Fuzji, która między innymi przyniosła Towarzystwu Oszczędności i Zaliczek własność kamienicy, która jest Państwu doskonale znana na rogu ulicy Głębokiej i Placu Świętego Krzyża. Kamienicy, której towarzystwo potem pozostawało przez kilkadziesiąt lat właścicielem. Tyle tylko, że nie mogła z niej korzystać, ponieważ lokale użytkowe zostały w 1945 roku zajęte przez kwaterunek państwowy. No i odtąd wszelkie próby kończyły się na tym, że słyszano, że na przykład nie można zmienić lokali użytkowych na lokale handlowe albo odwrotnie, mimo tego, że w księgach wieczystych było to właśnie zapisane jako lokale handlowe. No ale o tym także będziecie Państwo mogli przeczytać, na czym właśnie w takim z mojego punktu widzenia ekspresowym skrócie chciałbym zakończyć. Oczywiście, jeśli Państwo będą mieli jeszcze jakieś do mnie pytania, no to jestem tutaj na sali także po to, aby na nie odpowiedzieć, ale przede wszystkim zachęcam do zapoznania się z treścią książki, bo jeszcze raz podkreślam, jest to nie tylko historia Banku Spółdzielczego, jest to nie tylko historia dla członków tej instytucji, której obecnie są współudziałowcami, ale dla wszystkich mieszkańców jest to pewien bardzo ważny w moim przekonaniu fragment historii regionu. No a dla ludzi z zewnątrz myślę, że będzie to kolejny dowód na to, że Śląsk Cieszyński jest naprawdę regionem, który rozwijał się w sposób nie tylko dynamiczny, ale także w sposób dla siebie bardzo specyficzny, w czym zasługa przede wszystkim jego mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, co tyczy się samej wystawy, na wstępie pragnę zaznaczyć, że w całości bazuje ona na książce pana profesora Janusza Spyry. Inaczej mówiąc, nie prezentuję tutaj żadnych swoich jakichś autorskich ustaleń. Może jedynie niektóre zdjęcia zostały troszkę bardziej szczegółowo opisane, niż miało to miejsce w książce. Przygotowując tą wystawę, miałem na uwadze nie tylko to, żeby prezentowała ona dobry poziom merytoryczny, ale też to, żeby była przyjemna w odbiorze, żeby stworzyć tutaj taką dobrą atmosferę dla tego naszego dzisiejszego spotkania, ale także dlatego, żeby zachęcić Państwa do lektury książki pana profesora. Jak Państwo widzą, wystawa ma charakter taki mieszany. Mamy zarówno plansze, jak i mamy troszkę eksponatów. I na tych planszach możemy zobaczyć historię Banku Spółdzielczego oraz Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie w takim największym skrócie. Mamy troszkę informacji o innych ważnych instytucjach finansowych na terenie Śląska Cieszyńskiego. Mamy zestawienia przewodniczących rad nadzorczych i prezesów zarządu banku. Mamy też zestawienia filii do roku 1939. To wszystko okraszone jest dużą ilością materiału ilustracyjnego i tutaj jakby widzę w tym sporą wartość dodaną tej wystawy, ponieważ mieliśmy możliwość wydruku plansz właśnie w takim dosyć dużym formacie 100 na 70 cm. A to siłą rzeczy oznacza, że te zdjęcia też mogły uzyskać większe rozmiary, co wiadomo w przypadku książek jest pewnym ograniczeniem. I tutaj chciałem zwrócić Państwa szczególną uwagę na postać Hilarego Filasiewicza, czyli dyrektora towarzystwa w zasadzie przez prawie 50 pierwszych lat istnienia tej instytucji, ponieważ ja tu dostrzegam taki problem z tą postacią, że jest znane jedno zdjęcie portretowe Filasiewicza, na którym on już jest w takim podeszłym wieku. I dlatego wszyscy mają jakby zakodowane w pamięci Filasiewicza jako takiego właśnie staruszka o takim troszkę dobrotliwym, troszkę niepozornym wyglądzie, podczas gdy moim zdaniem to zdjęcie właśnie nie jest reprezentatywne dla tej postaci, czy może wręcz jest to troszkę nawet krzywdzące, że on właśnie tak został zapamiętany. Dlatego tutaj na planszach mają Państwo w powiększeniu zdjęcia Filasiewicza, jak był troszkę młodszy, właśnie na planszy z dyrektorami zarządu. Tam jest między innymi Filasiewicz. To jest portret wycięty ze zdjęcia grupowego przedstawiającego zarząd Czytelni Ludowej w Cieszynie w roku 1901. Natomiast tam na wejściu po lewej stronie na całej planszy mają Państwo zdjęcie grupowe cieszyniaków na powszechnej wystawie krajowej w Lwowie w 1894 roku i tam też w pierwszym rzędzie mamy Hilarego Filasiewicza, także na to chciałem Państwu zwrócić szczególną uwagę. W gablotach, proszę Państwa, widzimy w komplecie materiały ze zbiorów Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Są to dokumenty i tutaj klucz doboru tych eksponatów był prosty. Jako że właśnie mamy taką wspaniałą rocznicę, postanowiłem skupić się na tych najstarszych dokumentach związanych z zupełnie początkowym okresem działalności Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek. I tak w centrum mamy gablotę, w której można zobaczyć prawdziwą relikwię, myślę, że można tak powiedzieć, rękopiśmienny pierwszy statut
wówczas jeszcze Towarzystwa Zaliczkowego z 25 września 1873 roku. Natomiast w gablotach pod ścianą mamy dokumenty takie jak pierwsza księga protokołów z zebrań Rady Nadzorczej Towarzystwa, pierwszy spis członków, pierwsza księga kasowa, pierwsze drukowane sprawozdanie, czy pierwszy drukowany statut. Uzupełnieniem tych dokumentów jest kilka obiektów, głównie z działu techniki naszego muzeum. To, proszę Państwa, tutaj mamy taką wyjątkowo efektownie się prezentującą kasę sklepową datowaną na rok 1895. W drugim rogu nie mniej efektownie prezentująca się kasa pancerna z wiedeńskiej firmy Friedricha Wisego. Natomiast tutaj na ladzie mamy dwie stare maszyny do pisania i kilka maszyn liczących, z czego dwie również pochodzą ze zbiorów Banku Spółdzielczego. Jeśli chodzi o obiekty ze zbiorów muzeum, ich proweniencja niestety nie jest znana, co znaczy, że ich właścicielem wcześniej prawdopodobnie nie było Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, czy też Bank Spółdzielczy. Można jednak założyć, że w siedzibach tych instytucji można było właśnie taki sprzęt zobaczyć. Wystawę można oglądać darmowo do 29 października w godzinach pracy muzeum z wyłączeniem poniedziałków. Jeszcze ostatnia uwaga, już nie związana z wystawą. W kasie muzeum w cenie 70 zł można nabyć książkę pana profesora, o której jest dzisiaj mowa. Liczba egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży w ten sposób jest ograniczona. Dzisiaj kasa jest czynna do godziny 16. Jeśli ktoś z Państwa miałby okazję nabyć, może będzie możliwość dostać autograf czy nawet dedykację. Jednak jeśli ktoś jest zaproszony na jutrzejszą galę w teatrze, to proszę zaniechać tego zakupu, ponieważ tam każdy będzie mógł nieodpłatnie otrzymać egzemplarz tej książki. Więc tyle z mojej strony. Życząc już Państwu miłych wrażeń przy oglądaniu wystawy i lekturze książki pana profesora, przekazuję głos pani prezes Alinie Rakowskiej. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Cieszynie niezmiennie od 150 lat angażuje się w rozwój lokalnej społeczności. Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek wspierało powstanie i działalność wielu instytucji gospodarczych, towarzystw kulturalnych, oświatowych, sportowych, które miały znaczący wpływ na codzienne życie mieszkańców ziemi cieszyńskiej. Uczestniczyło w wielu projektach, dokładając swoją czasem większą, czasem mniejszą cegiełkę finansową, doświadczenie swoich ludzi, co umożliwiało realizację różnych projektów poprzez udział w tak zwanym montażu finansowym. Dzisiaj te montaże finansowe są też niesamowicie, słuchajcie Państwo, potrzebne. Żeby móc uczestniczyć w jakichś projektach, uzyskać granty, potrzebny jest wkład. I tak dawniej też było i zawsze to towarzystwo starało się pomagać, aby ważne dla tego terenu projekty mogły być realizowane. Pozwolę sobie zacytować, co rolnik śląski pisał i jak zachęcał do lokowania oszczędności w kasach towarzystwa i jego filiach, bo te słowa są moim zdaniem cały czas aktualne. Te kasy gospodarują dla naszego ludu. Zyski swoje obracają na cele publiczne służące naszej polskiej ludności. Kasa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie przeznaczyła już tysiące na korzyść polskiego ludu na Śląsku. Im więcej zaś ludność nasza o tej swojej kasie będzie pamiętała, tym bardziej i powszechniej kasa ta będzie mogła zaspokoić pieniężne potrzeby naszego ludu. Te słowa to taka oczywistość. Ja wszystkich Państwa oczywiście zachęcam do korzystania z usług naszego banku. Działajmy lokalnie. Bankowość spółdzielcza na zachodzie Europy ma znacznie większy udział w rynku usług bankowych niż w Polsce. Spółdzielczość stabilizuje gospodarkę, bo stoją za nią konkretni
ludzie związani ze swoją małą ojczyzną. Tych konkretnych ludzi możecie Państwo tu zobaczyć na tych zdjęciach, na tych planszach. Dzięki tej sztafecie pokoleń ta instytucja trwa 150 lat i jesteśmy z tego oczywiście bardzo dumni. Mądre lokalne społeczności wspierają swoje lokalne firmy, wspierają swoje lokalne banki spółdzielcze, doceniają ich działalność, korzystając z ich usług, gdyż doskonale wiedzą, że pomyślność ich małych ojczyzn zależy od rozwoju lokalnych firm, a nie funduszy regionalnych, dotacji rządowych czy dużych korporacji, które są uzależnione od polityki i wielu innych czynników. Oczywiście te środki są niezmiernie również ważne. W bilansie banku spółdzielczego jest widoczna każda powierzona nam złotówka i każda złotówka ma dla nas znaczenie. Po przeczytaniu książki Janusza Spyry nasunęła mi się smutna refleksja, że lokalnym władzom nasza instytucja zasadniczo nigdy nie pasowała. Za wyjątkiem krótkiego okresu po odzyskaniu przed Polskę niepodległości, kiedy to władze sprawowali ludzie związani z Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego, jak Józef Lądzin czy Jan Michejda. Zresztą obaj byli działaczami Związku Spółek Rolniczych, czyli jednej z organizacji tworzącej współczesny bank spółdzielczy. Na plakacie, który zaprasza na wystawę, jest Dom Narodowy, gdzie przez lata mieściła się siedziba naszej instytucji. Po wojnie z tej instytucji nas wyrzucono, bo tak Ewa Szurman bardzo delikatnie napisała, że nie pozwolono wrócić do Domu Narodowego. No tak nie pozwolono. Nie pozwolono, czyli wyrzucono. Bez Towarzystwa i Oszczędności Zaliczek nie byłoby Towarzystwa Domu Narodowego. Dom Narodowy to taki widoczny i całkiem duży przykład służby pieniądza. Takim małym, drobnym, ostatnim przekładem tej służby pieniądza jest wydanie publikacji Pieniądz służbie społeczeństwa, ale również wsparliśmy ostatnio wydanie takiej zupełnie niszowej publikacji jak Mały Książę po Cieszyńsku. Publikacja zupełnie niszowa, ale myślę, że wielu cieszyniaków ucieszy. Dlaczego ja o tej książce mówię? Dlatego, że chciałabym podziękować w tej chwili za przygotowanie takiej poważnej publikacji, może trochę mniej poważną publikacją. Podziękować przede wszystkim pani Irenie French, która jest dzisiaj z przyczyn osobistych tutaj nieobecna, za współpracę z muzeum, za udostępnienie zdjęć, które pojawiły się w tej publikacji, za pomoc w zorganizowaniu tej wystawy. Oczywiście dziękuję panu Wojciechowi Święt za przygotowanie tej wystawy, za wkład merytoryczny. Serdeczne podziękowania kieruję do pana Janusza, że tak intensywnie przez tyle lat pisał i tak dokładnie opisał historię tej naszej instytucji. Tak na dobrą sprawę jest to historia gospodarcza naszej ziemi. I warto się z tym zapoznać, bo pieniądz rządzi światem. Jak ten pieniądz rządził światem i jaki wpływ to miało na ziemię cieszyńską, to myślę, że na kartach tej książki też Państwo znajdziecie odpowiedź. Także warto tą książkę przeczytać. Dziękuję firmie Modena za to, że tak przepięknie tą publikację nam opracowała, złożyła i wydała. Dziękuję wszystkim Państwu, że przybyliście na dzisiejsze spotkanie. I myślę, że warto teraz zapoznać się z tą wystawą, oczywiście skorzystać z poczęstunku, który nasz bank przygotował. A ja pozwolę sobie przekazać takie drobne pominki. Panie Januszu, symboliczna róża dla pana. I taka wersja specjalna tej publikacji, takiej oprawie przepięknej, troszeczkę inne wydanie niż tutaj pan ma. I ta śmieszna, zupełnie taka książka, o której wspomniałam. Konkurent zabawny, ale to jest zupełnie inna kategoria i dlatego postanowiłam o tym powiedzieć. I dla pana Wojtka podobny prezent, ale z prośbą o przekazanie pani Ireny. Także jeden dla pana, jeden dla pani Ireny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za państwa życzliwość oczywiście. Tutaj już od lat w progach muzeum bank się pojawiał. Pierwszy raz 20 lat temu. Także cieszę się, że znowu jesteśmy.
Pozwolę sobie jeszcze raz zabrać głos. No, nie spodziewałem się takiego dodatkowego prezentu, ani kwiatu. No, myślę, że jednak przede wszystkim też na podziękowania zasłużyła sama pani prezes Rakowska i mam nadzieję, że nie tylko w swoim własnym imieniu, ale i tu obecnych i może i szerszego grona osób właśnie pozwolę sobie pani podziękować. I korzystając z tego, że jestem przy głosie, ponieważ swoje krótkie, sprawdziłem oczywiście ile przemawiałem, okazało się, że prawie się zmieściłem, więc pozwolę sobie jeszcze teraz troszkę dopowiedzieć do swojego wystąpienia, które skończyłem, jak może Państwo pamiętacie, na tym, że największą wartością naszego regionu zawsze wydawali mi się bardzo aktywni i kreatywni ludzie. I książka co prawda nosi tytuł Pieniądz w służbie społeczeństwa i co prawda jest oczywiście o pieniądzach. No i sporo znajdziecie w niej Państwo różnego rodzaju danych finansowych, kwot zysku, czasami też strat. Niestety, ale proszę Państwa, tak naprawdę to jest książka o ludziach. I nieprzypadkowo zamieściłem w niej o ludziach, którzy tymi pieniędzmi rozsądnie i z korzyścią dla wszystkich obracali. I nieprzypadkowo zamieściłem w niej dwa takie rozdziały, które prezentują w sposób dość szeroki, na tyle, na ile udało się mi zebrać informacje, sylwetki wszystkich najważniejszych działaczy Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek i później Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Oczywiście takie postacie jak Ignacy Świeży, no jak prawda Filasiewicz, jak bracia Michejdowie, no oni mają mnóstwo biogramów, więc to tutaj niczego nowego specjalnie nie odkrywałem. Ale jeśli chodzi o wielu innych działaczy, to myślę, że Państwo z ciekawością będziecie mogli się zapoznać z ich krótkimi życiorysami, no i przede wszystkim zapoznać się z tym, czym udzielali się w towarzystwie, a poprzez towarzystwo w życiu całego regionu. Jeszcze raz dziękuję bardzo.